18 kwietnia, czwartek z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie nasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Uwierzyć w Jezusa to pójść piękną drogą, drogą naszego życia. Uwierzyć w Jezusa to przyjąć Jego nauczanie, to Jego naukę wypełnić w naszym życiu. Uwierzyć w Jezusa to podążać ku niebu, ku świętości razem z Jezusem. Ale jak mamy iść poprzez to życie z Jezusem, z Jego nauką, z tym całym doświadczeniem, bagażem naszego życia? Jam jest chleb życia. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem życia. Jezus pozostaje z nami w tajemnicy Eucharystii, Komunii Świętej. On chce nas, kiedy przyjmujemy Go do swojego serca w Komunii Świętej, umacniać, dawać nam siłę. To jest to źródło, z którego możemy czerpać, aby właśnie kroczyć z Jezusem ku świętości. Kroczyć z Jezusem ku temu, aby stawać się lepszym człowiekiem. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Podążamy ku wieczności. Podążamy ku temu, co nazywa się niebem, szczęściem wiecznym. Ale żeby na to niebo zasłużyć, trzeba przyjmować Chrystusa do swojego życia. Abyśmy jak najczęściej, a w zasadzie codziennie, otwierali nasze serce, nasze życie na Jezusa, który chce przyjść do nas, który chce nas umocnić, który chce dać nam siłę w codziennym kroczeniu ku niebu. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.